Wiatr od godzin popołudniowych wiał z ogromną siłą. Jego porywy przekraczały 100 km na godzinę. To spowodowało ogromne straty. Przewracały się ogrodzenia i billboardy reklamowe. Wiele drzew z korzeniami zostało wyrwanych z ziemi. Inne łamały się jak zapałki. Strażacy nie nadążali z odbieraniem zgłoszeń o wszystkich zniszczeniach. W piątkowy poranek naliczono ich ponad 140. Naprawdę jest dużo. Byliśmy już na ulicy Kościuszki, Batorego, także no, działamy już pewien czas, także jesteśmy zadysponowani przez Legnicę. I staramy się tutaj udrożnić mieszkańcom przejazdy. Do przecinania powalonych drzew zadysponowano jednostki z całego powiatu. Przy ulicy Marynarskiej drzewo zabrało ze sobą latarnię i spadło na Fiata Uno. Tutaj na ulicy Marynarskiej spadło drzewo wraz z latarnią. Drzewo zabrało ze sobą latarnią, spadło na samochód. Trzeba było to drzewo pociąć. Najpierw musiała przyjechać energetyka, odłączyć prąd. No i tak jak widać. Cały czas coś się dzieje, cały czas nowe zlecenia, zgłoszenia i noc zapowiada się długa. Przy ulicy Kardynała Bogusława Kominka wiatr zerwał dach i przewrócił komin, który wpadł do wnętrza budynku. Jego lokatorzy zostali ewakuowani i noc spędzili u swoich rodzin. Ten komin spadając uszkodził konstrukcję dachu w tym budynku. 10 osób zostało ewakuowanych. Decyzją nadzoru budowlanego budynek został na chwilę obecną wyłączony z użytkowania. Apelujemy też o rozwagę do wszystkich mieszkańców Legnicy i okolic, żeby uważały wszędzie tam, gdzie są drzewa, przechodząc, zwracały uwagę na to, czy coś po prostu nie jest jeszcze tam gdzieś na konarach, nie wiszą jakieś gałęzie, które mogłyby zrobić komuś krzywdę. W wielu częściach miasta nie było prądu. Awarie na bieżąco starało się usunąć pogotowie energetyczne. Pracownicy Taurona również mieli wiele pracy. Oj, bardzo wiele. Już mamy serdecznie dość. Na szczęście w wyniku tak silnych porywów wiatru w Legnicy nikomu nic się nie stało. Przez kilka godzin zablokowana była również droga krajowa nr 3 w Nowej Wsi Legnickiej z powodu przewodów energetycznych leżących na jezdni. Na całym Dolnym Śląsku do godzin porannych strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy. Rannych zostało 18 osób, w tym troje dzieci. Ucierpiało także trzech strażaków, którzy usuwali skutki orkanu Xawery.